Dobra, lecimy. Wracamy tu do naszych, co to jest? Aha. Wracamy do naszych pozycji z wiszącymi pionkami. Figurowy nacisk na te pozycje albo poderwanie. Białymi Ullman. Jakiej narodowości Ullman? Kto wie? Dobry wieczór, panie FM. Dobry wieczór, panie Kamilu. Z jakiej narodowości Furman? Ullman. Wolfgang, dla ułatwienia. Niemcy. Niemcy. Z bratniej republiki był. Z nerdówka. Jakie tam Niemcy? Gdy współpracowałem w latach, na przełomie lat 90. i 2000 roku z niemieckim miesięcznikiem Roszada Europa, tu w tłumaczeniu tytułu na polski, to tam dostawałem taki jeden egzemplarz co miesiąc. Oni dostawali oczywiście moje znakomite pismo i Wolfgang Ullman komentował swoje partie. NRD, pan kapitan. No to leci. No to leci. C4, E6, skoczek F3, D5, skoczek C3, goniec E7. A ten Ullman to miał jakieś sukcesy szachowe? Jakieś elo wysokie? Dzień dobry, panie Lawi. Dzień dobry, panie Kamil. Co pan Kamil? A pan senny. Może być i dobry wieczór, panie Lawi. No, czekam na pytanie, czy on miał jakieś sukcesy. Ten Ullman. No, podobno tę francuską dobrze. No, Tal nie grał francuski. Tal grał przeciwko francuskiej, panie Grzegorzu. Ten Ullman pretendentem został. Z Kasparowem chyba nie grał. Pretendentem został tak jak Fischer został pretendentem. W 70 roku został pretendentem, ale już potem nie dał rady. Wielki sukces. B6. Wariant Xaverego Tartakovera. Nasi przyjaciele z Zabuga dopisali Makagonowa i Bondarewskiego. Trzeba przyznać, że byli to bardzo silni zawodnicy. Więc to nie tak, jak jest debiut Ufimcewa, obrona Ufimcewa czy Sokolskiego. CD5, CD5, koniś D5. O, klawiatura mi lata. Przestała, już jest stabilna, nie lata. I powstały wiszące piony. Powstały wiszące piony. Jak tu przeciw nim grać? Tu mam diagram. Ruch białych. Generujemy. Ruch białych. Mógł wygrać Spartak. Nie mógł wygrać Spartakiady. Armii zaprzyjaźnionej. To się tak często nie odbywało. H4 jak Fischer. Tu przypominam, co po niektórym, że tu pan Grzegorz ten z kluczem przyjmuje zapisy na gwiazdkowy prezent. Dla tych, co jeszcze nie dostali, dwie książki szachowe. Olimpiada Szachowa Warszawa 35. Osobiście z oryginalnych blankietów odkodywałem partię. Te partie są teraz w wielu bazach, ale to ja je wprowadziłem do komputera. Ja je wprowadziłem do komputera. A na początku lat 90., w pierwszej połowie lat 90., nagle we wszystkich bazach się pojawiły te partie. Partie z Mistrzostw Świata w Warszawie. W 91 roku, do 10, 12, 14 lat,
Tudzież niektóre moje prywatne partie się pojawiły. Nie, ciekawe, nie do tej pory nie wiem dlaczego. Jest zdjęcie. Zdjęcie jest grana partia aktualna z Anatolem. Chyba w Bydgoszczy albo w Gdyni. Jakiś przełom 70-80. Dobra, ruch białych. Wieża C1, wieża AC1, tak. No i co? Hetman A4. Tak wam się te ruchy generuje. Ale tak jakoś nieśmiało. Tak jakoś nieśmiało. Może B3. Może hetman C2. O! Pan Kamil za posunięcie E4 dostaje nagrodę. E4. Ruch czarnych. Generujemy ruch czarnych. E4, D4, D4. No widzę, że zdania naukowców są podzielone. Ruch czarnych. Kombinujemy. O, pan Łukasz. To teraz konsekwentnie C4. C4 to takie podejrzane, bo zbijemy na D5. Wieża D8. Wieża D8 z bardzo dobrą grą czarnych. Dobra, ale nie zagrał wieża D8. Jak to mówią? Skiepścił się, zagrał D4. Proszę, jakiś inteligentny ruch białych. Czas start. Ile mamy tu do transmisji? Zaraz sprawdzimy. W turnieju nikt nie chce grać. Nikt w turnieju nie chce grać. Wielki smutek mnie ogarnia. A to nie ten wierszyk. Piękny ranek, piękny wieczór dzisiaj nastał. Wszystkie ptaszki poszły spać. Puszkin, Puszkin. Pan Kamil. O, pan Kamil pięknie kombinuje. Skoczek D2. Brawo dla pana Kamila. Skoczek D2. Skoczek D7. Ruch białych. Czas start.
Wieża E1, F4. Ja tu mam F4 i mam napisane, że to dobry ruch. Zdajemy punkt za F4. Tu widzimy, że piony wiszące już nie są wiszące, będą trwale zablokowane, a tu realizujemy swoją przewagę. F6, hetman F3, wieża FC8. I generujemy ruch białych. Czas start. Hetman A4, no pewnie, że ciekawe, hetman A4. F5, pan Lawi. No, zupełnie poprawnie, panie Lawi. To jeszcze wam daję 10 sekund. No, kiepsko. Ostatnie 10 sekund daję. Hetman H5. Wieża AE1. No, jeszcze. Jeszcze nikt nie wygenerował. No goniec C4 na pewno niezły. Koń na C4 będzie stał piknie. Wieża AE1 też nieźle. B3 z pewnością niezłe. O, brawo dla pana Pawła. E5. E5 teraz na F5, G4. Wziął. Ruch białych. F5. Już niedaleko do końca. Narzuca się F5. Panu Kam. A to jest pan Kamil, nie Kamil, przepraszam. Może to pani jest nawet. Hetman E4, no też bym zagrał. Hetman E4, skoczek F6, hetman E5, hetman F7, ruch biały, kombinujemy. Tu widzimy, jak osłabiliśmy wiszące piony. Pięć polubień, no pięknie. A jak daje film, zanim się premiera pojawi, to jakaś, jak to mówi, a Michalkiewicz, jakaś szwań daje łapkę w dół. Po francusku. Michalkiewicz świetnie zna francuski. No, B3. Brawo za ruch B3. Kompletna blokada. B3. Jak widzimy, Ullman potrafi grać
na całej szachownicy. Koniś g4, hetman e4, na remisik, hetman f3, goniec d5, hetman g3, król h8, wieża ae1, dawno bym tu zagrał, koniś c4. No i ten koń, ponieważ chce iść na e5, to go zbił i szukamy wykończenia. Wieża e5, zdwajamy wieżę w czwartej linii, wjeżdżamy na punkty AB, AB bez znaczenia. Goniec stoi wyśmienicie, blokuje piony, trzyma piona B3. Wieża C7. Proszę, generujemy ruch białych. Czas start. Witam pana Nedenira. Dziękuję panie Nedenir. Zdrowie. Atakowała mnie przeziębienie, ale cóżka plus zioło. Niestety już trzy rodzaje ziół muszę brać. Ale pan mój zielarz powiedział, że mogę sobie mieszać. Także dziękuję panie Nedeni, że pan jeden mnie tu zapytał o zdrowie. Pozostali to tak w nosie mają moje zdrowie. Dobry wieczór panie Sebastianie. Oj, pan Foksik się pojawił. Wieża E1, wieża E1, pudło. Ach, pan kapitan wygenerował G4. No pewnie, że gramy G4. Hetman C8. I proszę, generujemy ruch białych. Pozdrawiam pana Foxa. To miło z pana strony. Więc muszę to zioło, żebym nie kasłał, jak uczę dzieci i będę kasłał, to mnie zaraz aresztują i wprowadzą w statystyki. A chciałbym jeszcze pożyć. G5, pudło. Najlepszy ruch G5. No może drugi z kolei. No to G5. No G5 bardzo dobre. No trzeba grać G5. H3 było jeszcze wyśmienite. H3. H3 póki co technicznie. O, pan Kami H3. Nieszczęście zagrał. Wieża E6. Wieża C6. F5. Wieża A2. Wieża wpada na dwójkę. Zaraz będzie koniec gry. Generujemy ruch biały. Hop. Generujemy ruch białych. Czas start. Minuty 34. Nikt nie chce w turnieju grać, no trudno. Nikt nie chce się dopisać, no trudno. Zachęcam jednak, żeby ktoś się zapisał jeszcze. Krótki turniej, 7 rund, bo znowu wygram, to będzie... To nie mogę ciągle wygrywać w czwartek turnieju. To może odstawię tam. A wezmę se, o, na chłodniejsze. No pewnie wszyscy grają wieża E7. Wieża E7, hetman F8. I wieża F1, podziękowanie. Wisi na G7, wisi na E8. Co tu jest istotne? Istotny jest tu ruch o ten. Ten ruch jest istotny. Przyglądamy się. E4. Te piony rozrywamy przez E4 albo przez B4. No poszło nam dobrze, zobaczymy jeszcze jedną partyjkę. Lecimy. Bo mamy pół godziny. Ragozin, Bondarewski, nie wiadomo, który lepszy szachista.
A, ten szachista, co miał mistrza, arcymistrza Związku Radzieckiego, a nie był arcymistrzem, to się nazywał Simagin. To podobno o nim był ten film, co grał Korczno drugą rolę. Drugoplanową rolę, co grał Wiktor Korczno pod tytułem Arcymistrz. Leci. No i mamy wiszące piony. Ruch biały, generujemy ruch biały, proszę. A, jeszcze nie. Jeszcze nie mamy za szybko. BC5, generujemy ruch biały, czas start. No, panie Nadeni, że biorę ziółka. Biorę ziółka, tak jak kupiłem te co 3 tygodnie temu, miałem ziółka na przeziębienie i mi bardzo dobrze pomogły, i teraz biorę ziółka na zbicie apetytu w domyśle, na odchudzanie, no i biorę ziółka na poprawę serca i na przemęczenie. Dzień dobry, panie Mateuszu, zdrówko. Jeszcze było gorzej, ale wypiłem kawę i mi się poprawiło. Roszada. Oczywiście, że robimy roszadę. Ja potrzebuję sekundki i... Konić D7. Ruch białych, czas start. Tutaj przed... Jak to się nazywa? Bo jeszcze mi jedna rzecz zostanie dzisiaj do zrobienia. Czyli... No nie, jeszcze myślimy. Jeszcze myślimy. Trudno. O Gosiu, telefon ci się rozładował, ten komputer się rozładował i wyłączył. Trzeba włączyć zasilanie, a potem go zamknąć i niech się doładowuje. Ja nie mam się czasu się tym zająć. B4. Bardzo dobrze. Tu w tym momencie trzeba poderwać z drugiej strony. Poderwujemy, znaczy podrywamy. I to jest, widzicie Państwo, to jest Państwo wdzięczność dyrektora technicznego, który właśnie się włączył w transmisję, bo zainteresowałem się, że się totalnie rozładował komputer przenośny dyrektora i to jest ta wdzięczność. Się ze mnie wyśmiewa, że mi się język plącze, jeszcze pyta, kogo podrywamy. B4, albo E4, albo B4. D4. Przyjęcie ofiary nie daje białym przewagi. Generujemy ruch. Proszę. Poszło. Ruch biały generujemy. Oj, ile ruchów poszło. Rzeczywiście, trzeba piona zbić, ale czarny gra chytre, wieża AE8. I znowu generujemy jakiś chytry ruch, bo to przecież
Świetni zawodnicy grają. Generujemy ruch białych. Chce nam zabrać gońca. Nie wiem, czy wszyscy widzą. Goniec D3, goniec B5. Wieża F1. A jak goniec bije na F3, panie kapitanie, po wieża F1, może pan się poczuć nieswojo. I pan FM też. Trudno będzie odbić gońcem. Mamy jeszcze parę minut. No dobra, daję wam jeszcze 10 sekund. Goniec D1, goniec B5. Skoczek E5. O! O! Co prawda tam będzie dalej prześwity. Daję wam ostatnie 10 sekund. W nosie macie mnie. Nie szukacie ruchów. Daję wam naprawdę ostatnie 10 sekund. Przypominam, że plan gry jest prosty. Krótki turniej. Po turnieju gra z kaczoreczkiem i na koniec symulantka. No nic, trudno. Pokażę wam. Hop. 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 I daję wam szansę się zrehabilitować. Ruch biały. Nikt punktu nie dostał. C3, C6, wieża C1. No pan Kami dostał tłusty punkt. Tłusty punkt C6. I kombinujemy dalej. O, witam pana Jacka. Pan Jacek dzisiaj antka wystawił. Wszyscy widzą skoczek D4. No pięknie, oczywiście. Prawie jak, kombinacja prawie jak w partii Rieti-Alohin. I jakiż to mamy układ materiału. No gramy dalej białymi. Ja zegara wam nie włączyłem, to wy udajecie, że nie myślicie, jak nie włączę zegara. No trudno. O, witamy Pajomanie. Panią Maję zapraszamy do turnieju. Panią proszę, tu można się dopisać.
Półtora tuzina gra. A4, A4. Pion i wieża za dwie letkie. No właśnie, pion i wieża za dwie letkie. To co jest lepsze? Pion i wieża czy dwie letkie? Pytanie kluczowe. Co jest lepsze? Pion i wieża czy dwie letkie? Cisza. Panie Lawi, turnieje są w poniedziałki i czwartki około 19:30. Wieża i pion 6, dwie letkie 6. Dwie letkie, dwie letkie. Widzę, że zdania naukowców są podzielone. A dobrej odpowiedzi nie ma. Trzeba wyrobić wolniaka. Oj, 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 oj. Pion i wieża, kiedy można zrobić wolniaka. To zależy. Filozoficznie pan Lawi, tak? To zależy. No pewnie tak. Od czego zależy? No mamy 20 minut, możemy jeszcze sobie porozmawiać. Od czego to zależy? Od techniki gry, panie Andrzeju. Od techniki. Uwaga. W grze środkowej generalnie lepsze są dwie letkie figury. W końcówce wieża z pionem może być lepsza od dwóch letkich, jeżeli idzie wolny pion, tu dwie osoby wspominały. I dodatkowe pytanie. Dla kogo jest korzystna obecność dodatkowej pary wież? Wieże mają otwarte linie, tak. Bezpieczeństwo króli, tak, tak. Jakbym siebie słyszał, tak, bardzo ładnie. Dla kogo jest korzystna obecność dodatkowej pary wież? Cisza. A zegara nie włączyłem. No. No nie włączyłem, no. Obecność dodatkowej wieży jest korzystna dla strony z lekkimi figurami. Dzień dobry, panie Marcinie. Tak, to jest dobra odpowiedź. Uwaga. Jeżeli są dodatkowe wieże, to jest to korzystniejsze, bo jest lepsza współpraca, ale dwie wieże narażone są na kontrolowanie pól przez lekkie figury. No dobra, to zobaczmy. Pozycja jest koło równej. Tu nie trudno powiedzieć, kto ma lepiej w tej pozycji. Pozycja jest koło równej. Gramy dalej. Hop. 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 I tutaj trzeba było zagrać F3. My wiemy, że przy gońcu białopolowym przeciwnika powinniśmy stawiać piony na białych, żeby go ograniczać. Zagrał B5, pospieszył się. Wieża E1, wieża powinna stać na czarnych, to też wiemy. Koniś D3, napad nieprzyjemnie. Nie bardzo może bić. H3, taki lufcik. Kiepski. Wieża B1, król H2, skoczek F2, wieża A3. No, pion za piona. Skoczek E4.
Król F4 i teraz obracamy szachownicę i kombinujemy czarnymi. Proszę, czas, ruch czarnych, kombinujemy. Dobry wieczór, panie Piotrze. Jak było wczoraj, panie Piotrze? G5. No, w tym szaleństwie jest metoda. To jeszcze dokładam 10 sekund. Tu sprawdzam czas. Jeszcze mamy chwilę. Proszę, pan Paweł znalazł ruszek. Tiu i tiu. I ten biały król się czuje mocno, mocno nieswojo. Nie zauważył tego nieszczęśnik. Zagrał wieża F1 i mu się król E3. Przewaga mu się ulotniła. Wieża E1, król D3. Wieża D1, król E3. Wieża G1 słabo. Wieża AA7. Jeszcze się... Wieża G2. Jak widzicie, ostro jest, przez to, że są dodatkowe wieże. Króle są w tak zwanych siatkach matowych. B6, skoczek D6, A4 i wieża G3. Bardzo słaby ruch. Generujemy ruch białych. To się cieszę, panie Piotrze. Pan Piotr brał udział wczoraj w szachowym doktoracie. Może się zdarzyć, że będzie w czasie transmisji dzisiaj konkurs i będzie można dostać nagrodę w szkoleniu w szachowym doktoracie w środę o 21:00. Król F4, pan Kamil. I król F4, pan Lawi. No ta. O, pan FM. Król F2 należało grać. Należało grać król F2, król D4, król F8. I teraz już białe wygrywają. Ruch białych. Ruch białych. Włączyłem zegar. No pewnie, że król E5. Wjeżdżamy królem. Skoczek E8. B7. Wieża E3, szach. Król D4. Wieża B3. Szaszek. Szachuś. I na koniec szachutek. I król wjeżdża. Widzimy, że goniec broni konisia, nie jest sparty przez pion, a te dwa piony złączone stworzyły problem. O, zrzut piona nic nie daje i tam nic nie daje.
To już jest rozpacz, tego już nie ma co. Ale wróćmy do najważniejszego momentu w partii. Najważniejszy moment był, kiedy w tej pozycji nastąpiło uderzenie B2, B4. Drugi sposób poderwania, rozbicia wiszących pionów. Uczyliśmy się, że można z tej strony przez D4, przez B4 z drugiej strony. No w ten sposób możemy przystąpić do naszej gry.